Witam wszystkich bardzo serdecznie z kolejnym poradnikiem do gry No Man's Sky. Lepiej późno niż wcale, ale w końcu jest. Pierwsza porada, którą mam dla początkujących, to wejdźcie sobie do opcji sieci, upewnijcie się, że nikt nie będzie zadawał wam obrażeń, że nikt nie będzie edytował czy też dodawał części waszej bazy. Ustawcie tę opcję po prostu na nikt. Będzie w tym momencie wam bardzo wygodnie grać w tę grę i no na pewno nikt nie zniszczy wam waszej bazy bez jakiegokolwiek udziału waszego. Przechodząc do kolejnej porady, na początku gry warto zaopatrzyć się w dużo kobaltu. Kobalt znajdziecie w jaskiniach. Jest to materiał, który jest dosyć dużej wartości na początku na każdej stacji kosmicznej. W innych jaskiniach możecie zobaczyć, że ten kobalt również wygląda w ten sposób. Także uzbierajcie bardzo dużo tego kobaltu i udajcie się do stacji. Zrobicie bardzo dużo pieniędzy na samym początku, jak naprawdę bardzo dużo tego kobaltu wydobędziecie i załamiecie rynek, sprzedając bardzo duże ilości tego kobaltu. Zobaczcie, za 1311 jednostek kobaltu otrzymamy 265 tysięcy jednostek pieniędzy. I w lewym górnym rogu widzicie, o ile się zbogaciliśmy. To jest mniej więcej 10 minut wydobywania kobaltu. Przechodząc do kolejnej porady, żeby było wam łatwiej zacząć tę grę, polecam wam naprawdę skutecznie poszukać na samym początku modułów zakopanych technologii. Są duże plusy robiąc w ten sposób, ponieważ jak zeskanujemy te technologie, nie mamy za bardzo jakiegoś dużego zagrożenia, tak jak z jajkami stworów, że ktoś nas zabije. Po prostu będziemy na danej planecie, tak jak tutaj widzicie, zaznaczać i udawszy się w dane miejsce, gdzie mamy taki moduł zakopanej technologii, zaczynamy po prostu kopać naszym multinarzędziem w trybie kopania czy też odejmowania terenu. Oczywiście to też może potrwać 10 minut około i zobaczycie główny rezultat. W ten oto sposób pobieracie ten ów zakopany moduł i to są, no też widnieje jako pozyskane dane. One mogą nam również pomóc odblokować różne nowe technologie na stacjach. I sami widzicie, ten proces wygląda cały czas tak samo. Praktycznie tylko przez 10 minut skanujemy i wydobywamy. Teraz jeżeli na jakiejś planecie będzie zła pogoda, no to też jest kolejny plus, ponieważ jak tylko wkopiemy się niżej, no to będziemy też z dala od działania szkodliwego wpływu anomalii na danej planecie, czy też złej pogody. Ok, teraz widzicie, że jak mamy w naszym ładunku, zerkniemy, to zobaczcie, to jest około 30 jednostek, to jest maksymalne jedno takie pole i jak otrzymamy właśnie te wszystkie elementy, możemy je sprzedać na stacji za dobry pieniądz, czy też możemy odblokować, tak jak tutaj widzicie, moduły budowlane na stacji u tego tutaj inżyniera, który w zasadzie nam daje dostęp do dużych technologii. Teraz oczywiście niektóre możemy odblokować daną ilością tych elementów pozyskanych danych, które mamy, natomiast niektóre są takie kłódki narysowane. To musimy odblokować zdobywszy schematy, czy też grając w grę. Czasami też zobaczycie, że mimo że odblokujemy dany schemat, to musimy mieć jakieś elementy sodu czy innych składników, żeby wyprodukować ten element, czy też dodać go tak, żebyśmy później mogli craftować w naszej bazie. Kolejną poradę, którą dla was mam, to jak macie statek, który nie za bardzo jest ciekawy, możecie odebrać za niego złom, czyli zezłomować go w zasadzie. I jeżeli wam się to spodoba, to możecie oczywiście dużo na to, dużo pieniędzy na to zarobić i w następujący sposób. Zezłomujemy cały statek, również z całą zawartością i tu widzicie, pojawiają nam się takie sloty. One mają też swoje wartości, ale oprócz tych slotów, które tutaj są zapełnione tymi rzeczami, możecie się też jakby poszczycić tym, że macie oto ów moduł, który możecie dodatkowo sprzedać tutaj u tego sprzedawcy. To jest moduł hipernapędu. Teraz polecam wam bardzo skrapowanie czy też złomowanie statków, które są w systemach trzeciej klasy i które są typu B+, to wtedy zobaczycie, że znajdziecie więcej takich modułów i szybciej się wzbogacicie. Jak pozyskać inne statki, to zobaczcie tutaj. Po prostu podchodzimy do danego posiadacza statku i oczywiście możemy zerknąć w inwentarz, jaki on ma. Możemy od niego kupić przedmioty, czy też coś mu sprzedać po różnych cenach. Zależy z jakiej galaktyki on przyleciał, czy w jakiej jest, ale składamy ofertę zakupu tego statku. Widzicie, to jest klasa B i to się tak nie opłaca akurat w tym systemie, ale B+, i więcej, jak są lepszej klasy, na przykład A-klasa, czy też S-klasa, to na pewno jak go mamy tyle pieniędzy, jednostek, tak w lewym górnym rogu widzicie, tak kupimy, sprzedamy to i zezłomujemy, to na pewno otrzymamy dużo fajnych i ciekawych modułów, które później możemy też sprzedać i otrzymać bardzo dużo nanitów za to, bo głównie chodzi tutaj o pozyskanie nanitów w tym celu. Tutaj widzicie, mam kolejny statek i pokazuję wam, że możemy go też ulepszyć.
Jeżeli chcemy ulepszyć statek, to możemy też dodać mu kolejny moduł załadowania, czyli możemy jakby jego inwentarz powiększyć. I podczas gry możemy to robić za tanie pieniądze, ale jeżeli widzicie, jesteśmy w ostatnim punkcie, gdzie mamy jeden taki moduł, no to nie opłaca się nam kupić za 85 milionów jednostek tego modułu, tylko w grze zdobyć takie specjalne ulepszenia, które jednorazowo nam bez pieniędzy to ulepszą. Także nie traćcie na to pieniędzy w końcowych fazach ulepszenia modułu waszego kombinezonu czy też statku. Dobrze, przejdźmy dalej. Mamy też różne eventy w grze. Celem tego eventu jest pozyskanie tak zwanego żywego srebra. Teraz 4 razy w tygodniu macie takie eventy, w których możecie brać udział i pozyskacie 250 żywego srebra. Też 4 razy w tygodniu możecie brać udział w takich specjalnych misjach. Natomiast raz w tygodniu macie większy event, który jest specjalny, organizowany przez Hello Games, i za ukończenie tego eventu możecie otrzymać aż 1000 jednostek żywego srebra. Po co mi to żywe srebro i w ogóle wam? Ano po to, że możemy iść do tego sprzedawcy i odblokować bardzo fajne kosmetyczne rzeczy w tej grze. Tu w ogóle jak wejdziecie do niego, to widzicie, macie uniwersalne postępy, badania społeczności. To jest taki ogólny bonus do tego, gdzie bierzecie udział w jakich misjach. Teraz widzicie, o, na przykład taki mamy tutaj plecak, czy też takie elementy stroju do odblokowania za żywe srebro. Więc w zasadzie jest to bardzo fajny sposób, żeby bez prawdziwych pieniędzy, tylko za pieniądze w grze, żywe srebro, odblokować fajną kosmetykę. Ok, jak jesteśmy teraz u tego tutaj sprzedawcy, w sumie sprzedawcy, tylko specjalisty, możemy za nanity, które otrzymaliśmy za złomowanie statków, możemy na przykład zrobić osobisty rafinator. To jest bardzo, bardzo ważny krok, żeby nas jak najszybciej w grze odblokować ten osobisty rafinator. Dlaczego? No zobacz, pokażę wam za chwilę. Ale żeby go w ogóle odblokować, to potrzebujemy troszeczkę tlenu, bo oprócz tego, że faktycznie za nanity odblokujemy to, ten element, no to musimy jeszcze też troszeczkę tlenu zebrać, żeby móc go tutaj odblokować. I nie tylko tlenu, bo metalu chromatycznego. Teraz jak już mamy 150 tlenu i 100 jednostek metalu chromatycznego, to możemy wytworzyć ten schemat u nas w naszym kombinezonie. Robimy to nie inaczej, jak przechodząc do naszego ogólnej zakładki w naszym kombinezonie, kliknąwszy w wolnym polu, możemy praktycznie wybrać już ten schemat i ulepszyć nasz plecak w taki sposób, żeby był też rafinatorem. Widzicie, dodałem od razu te składniki, które były potrzebne. Teraz trzeba go jeszcze załadować w odpowiednie paliwo, z reguły to jest oczywiście węgiel. I teraz składniki. Co możemy zrobić z tym samym rafinatorem? Jak w grze jest bardzo dużo tlenu na planetach, ale zobaczcie, tlen możemy bardzo szybko przerobić w węgiel, czyli uwaga, w paliwo, które jest potrzebne nie tylko do tego plecaka, ale i do innych rzeczy. Teraz kolejna ciekawostka, jak mamy gdzieś rdze, jest jej dużo na początku gry, to możemy ją zebrać i te rdze za pomocą tego osobistego rafinatora możecie sobie przekonwertować na pył ferytowy. A pył ferytowy, nie muszę wspominać, jest też również bardzo potrzebnym składnikiem. I w ten oto sposób nie będziecie musieli się przejmować wydobyciem na jakichkolwiek planetach czy okolwiek. Tylko szybko możecie sobie to podczas zwiedzania świata, może wam plecaczek to produkować w ten oto tutaj sposób. Co jakiś czas musicie oczywiście, jak wam tak dymi, wziąć i go zasilić paliwem. No i po upływie tak około 10 minut tutaj z tylu jednostek, jak widzicie, wytworzy nam bardzo dużo pyłu ferytowego, który bardzo wam się przyda. Także na początku koniecznie zdobądźcie to ulepszenie. Jako kolejna porada, no to jak macie gdzieś daleko fraktowiec w innym systemie, czy gdziekolwiek, to czasami jest taki problem, że nie możemy z niego pobrać komponentów, ale jest taki fajny skrót, jak wybudujecie sobie kontener i później zasilicie go w prąd, to możecie na przykład, tu będzie podświetlona opcja, że możecie te góry rdzy bezpośrednio z fraktowca do tego tutaj kontenera, który właśnie wybudowałem, szybko wszystko przenieść i od razu możecie zabrać te rzeczy z tego kontenera. A tak, to musicie zawsze wzywać fraktowiec albo szukać go w innym systemie. To by było na tyle, do zobaczenia w następnym poradniku.